Witam wszystkich serdecznie. W piątek 22 kwietnia obchodziliśmy Światowy Dzień Ziemi. Nasza klasa przygotowała inicjalizację ekologiczną, którą chcemy Wam przedstawić, uświadomić, jak kruchy jest ekosystem planety ludzi. Zapraszam. Witam wszystkich serdecznie w specjalnym wydaniu Ekoekspresu. Świat żyje coraz szybciej. Dokąd zmierza? W dobrych i złych kierunkach. Niestety także w stronę zagłady ekologicznej. Skażenie środowiska osiągnęło stopień niebezpieczny dla zdrowia i życia. Dlatego powinniśmy dbać o to, by była piękna, czysta i zdrowa. Czy rzeczywiście tak jest? Popatrzcie, posłuchajcie, ocencie sami i wyciągnijcie wnioski. Ziemię przewieziono do szpitala. Płuca chore, zaburzenia żołądkowe, odwodnienie, podwyższona temperatura, liczne oparzenia, włosy przerzedzone. Matka Ziemia umiera. Tyle chorób, jak to się stało? Gdzie są przyczyny ogólnego wyczerpania organizmu Matki Ziemi? Jestem Matka Ziemia. Kiedyś byłam zielona, szumiąca puszczami. Dziś zniszczona chemią, struta nawozami. Człowiek mnie podeptał i zlekceważył, a ja pragnę nadal, aby tutaj żył. Stawia przede mną wielkie zadanie, choć niemożliwe do wykonania. Żądam nade mną czystego powietrza i czystej wody dla ochody. Boję się chemii, ohydnych śmieci. Niech głos mojej prośby daleko uleci. Dajcie mi szansę. Pomocy wołam. Nasza ziemia jest ogromna, lecz przyroda nieprzytomna. Ginie fauna, ginie flora, piękna ziemia, ale chora. Zanieczyszczyliśmy tyle pięknych rzeczy, które dała nam Matka Ziemia. Problem spalania zanieczyszczenia powietrza, spalanie produktów paliw stałych i ciekłych, a także gazami nasila się. Wzrasta emisja do atmosfery trujących składników szkodliwych dla ludzi i wszystkich żywych organizmów.